Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Magdzie za przedstawienie. Jeszcze raz pozwolę się przedstawić. Ilona Pietrzak, wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Tak jak Pani Magda powiedziała, jesteśmy organizatorem dzisiejszego panelu. Dziękuję serdecznie za tę możliwość i za współpracę przy tej konferencji. I drodzy Państwo, spotykamy się na panelu dyskusyjnym 1% podatku CIT dla organizacji pożytku publicznego. I jesteśmy już krok dalej. Jesteśmy przy prezentacji założeń do ustawy. I bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy właśnie panią Marię, gospodarza 6. Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Naukowej i autorki założeń do ustawy. Witam bardzo serdecznie pana doktora habilitowanego Marka Rymsze, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i również przewodniczącego Rady do Spraw Społecznych. I bardzo serdecznie witam pana dyrektora Tomasza Molińskiego, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To dzisiejsze spotkanie jest możliwe też między innymi dzięki projektowi, który prowadzi Instytut Spraw Obywatelskich, mianowicie projektowi 1% podatku od firm dla organizacji społecznych, a który to projekt jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nowy FIO na lata 2021-2030. Drodzy Państwo, przez ostatnie miesiące zbieraliśmy uwagi, zbieraliśmy sugestie i propozycje dotyczące tego, jak miałby wyglądać w praktyce mechanizm 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorcom, samorządowcom, Radom Działalności Pożytku Publicznego, ale też organizacjom pracodawców, organizacjom federacyjnym i sieciowym, a także decydentom za wyrażenie swojej opinii dotyczących tegoż pomysłu na 1% podatku CIT dla OPP. Z tych głosów w zdecydowanej większości wynika, że potrzeba nam nowego narzędzia wsparcia organizacji społecznych, że potrzeba nam 1% podatku od firm. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy stricte porozmawiali o założeniach do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, doskonale sobie zdajemy sprawę z toczącej się gorącej zresztą dyskusji wokół 1% CIT, mianowicie zmian, które są zaproponowane do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o tym, jakie konsekwencje dla 1% CIT ma Polski Ład, w tym właśnie w szczególności to planowane zmniejszenie przychodów z 1% dla OPP o około 200 milionów złotych. Toczy się gorąca dyskusja o propozycji rekompensat 1% dla organizacji pożytku publicznego, czy w ogóle o wypaczeniach obecnego mechanizmu 1% CIT. Dzisiejsza dyskusja będzie jednak skupiona wokół proponowanych rozwiązań umożliwiających podzielenie się przez firmy swoim odpisem podatku z organizacjami społecznymi. Będę też wdzięczna, jeśli takie będą głosy tutaj ze strony uczestników konferencji, żeby na Zoomie, na czacie zadawać pytania do naszych gości, które mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli do Państwa zadać. Tak, już prezentację właśnie widać i to jest bardzo dobry moment, bo zanim przejdę tutaj do pytań do naszych dyskutantów, no to żebyście Państwo mieli pełny obraz o tym, o czym dzisiaj będzie mowa, to słów kilka o tych założeniach, które przygotowała pani doktor Maria Supera-Markowska. Dobrze, jeszcze tylko, chyba muszę właśnie, jest chyba tak.
Dobrze, drodzy Państwo, te założenia, one są już dostępne na naszej stronie internetowej, zarówno na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich, jak i na stronie centrumklucz.pl, więc można sobie je pobrać i mieć cały dokument, który wygląda właśnie w ten sposób. I też od razu pozwolę sobie tutaj do Pana Profesora i do Pana Dyrektora wersję drukowaną podać. Także bardzo zachęcam, żebyście Państwo sobie pobrali ten dokument. No i właśnie, dyskusja o tym, czy w Polsce warto wprowadzić rozwiązanie, które funkcjonuje już na Słowacji, a które polega na możliwości alokacji przez płatników podatku CIT 1% wartości podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasadniczo pomysł ten bazowałby na pewnych już dobrze nam znanych elementach z mechanizmu alokacji 1% PIT, z tym, że ta różnica polegałaby na tym, że dysponentem podatku byłyby firmy, a nie osoby fizyczne. No to kto będzie w tych naszych założeniach dysponentem 1% CIT dla OPP? Tego odpisu w szczególności mogłyby dokonywać spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, niektóre spółki jawne, niektóre spółki zagraniczne, fundacje, stowarzyszenia, zarówno te rejestrowe, jak i zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe oraz co do zasady podatkowe grupy kapitałowe. W tych założeniach jednak uwzględniliśmy, kto nie mógłby dokonywać takiego odpisu. I wśród nich znalazły się w szczególności spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa, instytucje gospodarki budżetowej i spółki komunalne. I stąd wyłączenie, ponieważ podmioty te należą do sektora finansów publicznych albo pozostają z nim w ścisłym związku, podczas gdy 1% odpis ma być mechanizmem redystrybucji środków publicznych na podstawie autonomicznych decyzji podmiotów spoza sektora publicznego i nie znajdujących się pod jego wpływem. Tak? Bo cały czas mówimy o środkach publicznych. Dlatego też to wyłączenie, żeby ograniczyć jakieś wypaczenia tego mechanizmu. Zatem kto mógłby z tego 1% z CIT już jako odbiorca tej alokacji skorzystać? Odbiorcą tego odpisu mogłyby być wyłącznie organizacje pożytku publicznego, natomiast poczyniliśmy tutaj kilka wyłączeń. W tych naszych propozycjach po pierwsze wyłączone są organizacje utworzone przez dysponenta, na przykład własne fundacje, w tym zwłaszcza tak zwane fundacje korporacyjne, fundacje z udziałem dysponenta, organizacje z udziałem dysponenta, na przykład lokalne grupy działania i organizacje powiązane kapitałowo, na przykład własne fundacje lub osobowo, na przykład ta sama osoba fizyczna jest w zarządzie spółki dysponenta i stowarzyszenia jako tej organizacji pożytku publicznego. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego sektora i to, że część organizacji nie korzysta bardzo świadomie ze środków publicznych bądź środków od firm, darowizn od biznesu, OPP mogłyby odmówić przyjmowania odpisów z CIT, z tym, że w takim przypadku informacja o tym powinna zostać ujawniona w wykazie organizacji, które są do takiego odpisu uprawnione. I wskazanie przez dysponenta, iż chciałby dokonać odpisu na rzecz takiego podmiotu, nie powinno zostać zrealizowane przez administrację skarbową, a taki odpis, pomimo decyzji dysponenta, nie podlegałby alokacji. Ponieważ rok podatkowy podatników CIT nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dla uniknięcia potencjalnych wątpliwości na rzecz OPP, z którego wykazu można by dokonać jednego 1% odpisu z CIT, konieczna jest również w tym zakresie precyzyjna regulacja. I nasza propozycja zmierza do tego, by co do zasady ten odpis mógłby być dokonywany jedynie na rzecz OPP, które znajdują się w wykazie prowadzonym obecnie przez Międzynarodowy Instytut Wolności, który obowiązuje na dzień 30
listopada. Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy alokacji, o transparentność i kontrolę merytoryczną, w tym obszarze również znalazło się kilka propozycji, kilka założeń. I taką kluczową, jakby mogła Pani Mani poprosić, kluczowym założeniem jest to, że alokacja dokonywana byłaby na ogół działalności pożytku publicznego, a nie na cel szczegółowy. Czyli to jest to kluczowe rozróżnienie między 1% podatku z PIT, a 1% podatku z CIT. No, tutaj jakby mamy dosyć twarde stanowisko co do tego, że żeby nie powielić tych błędów obecnego mechanizmu, ta alokacja powinna być na działalność pożytku publicznego, a nie na cel szczegółowy. Da to efektywniejsze wykorzystanie środków z odpisu na cele społeczne, społecznie użyteczne. I też tutaj nasza propozycja jest taka, by obowiązek wydatkowania tych środków z 1% z CIT był w okresie jednego roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je otrzymano pod rygorem obowiązku zwrotu tych środków wraz z odsetkami ustalonymi na podstawie ordynacji podatkowej. W przypadku nieprawidłowego wykorzystania lub braku wykorzystania środków z odpisu, co zostałoby ujawnione w wyniku stosownej kontroli ze strony odpowiednich organów administracji publicznej, nastąpiłoby wykluczenie OPP z możliwości pozyskiwania odpisu przez okres kończący się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałaby ta organizacja pełnego zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami. I ten zwrócony odpis powinien stanowić dochód budżetu państwa z obowiązkiem ustalenia i przekazania odpowiedniego udziału z tego tytułu w ramach systemu udziału samorządów, jednostek samorządu terytorialnego w CIT-ie do właśnie właściwych samorządów i dotyczyłoby to także odsetek od tych zwróconych środków. To podejście systemowe do tego nowego mechanizmu, propozycji nowego mechanizmu wymaga na pewno transparentności i pewnej merytorycznej kontroli w tym zakresie. Naszą propozycją jest to, by w przypadku 1% z CIT rozbudować zeznanie podatkowe OPP, czy to o załącznik CIT-D lub ewentualnie opracować nowy załącznik na przykład CIT-OPP i również by w sprawozdaniach z działalności oraz sprawozdaniach finansowych jasno wykazywać, czy i na jaki cel wykorzystano 1% odpis z podatku CIT. I w przypadku organizacji, które z 1% z CIT otrzymałyby łącznie kwoty powyżej 100 tysięcy złotych, bądź byłby to jednorazowy odpis, w takim przypadku proponujemy, by tutaj taka organizacja podlegała pod rozporządzenie ministra finansów dotyczącego obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego i skutkowałoby to właśnie obowiązkiem badania sprawozdania finansowego OPP. W zakresie terminu, formy zamanifestowania decyzji w sprawie odpisu, terminu na przekazanie środków z odpisu i konsekwencji korekty zeznania, propozycja, to założenie do ustawy zmierza do tego, by decyzja o alokacji była wyrażana w zeznaniu podatkowym dysponenta złożonym przed upływem terminu określonego na jego złożenie lub ewentualnie w jego korekcie pod warunkiem dokonania jej w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie tego zeznania i mamy tutaj analogiczną sytuację jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I zanim przejdę tutaj do pytań do naszych gości, drodzy Państwo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby wyrazić swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań. Na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich jest cały czas dostępna petycja poparcia, dla tego pomysłu. Zachęcam, żeby się pod nią podpisać.
Jest też kontakt do mnie i generalnie do nas, tej organizacji, więc zachęcam do zajęcia tego stanowiska. Ale przechodząc już do pytań i co najważniejsze, mam nadzieję, bardzo ciekawych i merytorycznych odpowiedzi, to trochę tak na rozgrzewkę. Pierwsze pytanie kieruję do pana profesora Rymszy. Jak pan w ogóle ocenia kondycję społeczeństwa obywatelskiego w Polsce? Tak odpowiadając, ja jeszcze dodam, że ja rzeczywiście dzisiaj zostałem przez panią prezes zaproszony do tego, żeby występować w roli radcy pana prezydenta przewodniczącego Prezydenckiej Rady Spraw Społecznych, ale ponieważ się akurat znajdujemy na kampusie uniwersyteckim, no to ja się dowiedziałem, że ja też jestem w siebie, tak? Czyli ja na co dzień pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, kieruję Zakładem Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych. Misję stosowania nauk społecznych, niedaleko, że tak powiem, od tego miejsca, skąd to powiedzenie tego jest jakoś istotne, tak powiem, osadzeniem się w rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o kondycję, mnie się wydaje, że kluczowe to, co w tej chwili możemy powiedzieć, to możemy powiedzieć, że o bardzo dobrej kondycji w tym rozumieniu, że po prostu nasze społeczeństwo okazało się społeczeństwem solidarnym, jeśli chodzi o pomoc ofiarom wojennym z Ukrainy i skala tego zaangażowania jest po prostu olbrzymia. To jest fenomen na skalę europejską i światową. To zresztą jest dostrzeżone, że my reagujemy jako społeczeństwo. Jeśli reagujemy jako państwo, to również w tej właśnie takiej, bym powiedział, formule nie aparat państwa, tylko my jako wspólnota polityczna. Znaczy tutaj wyraźnie jakby aparat państwa po prostu jest w pełnym takim, rezonuje z tym, co robią ludzie. I to pokazuje pewien potencjał, taki potencjał uruchomiony. Tak? I szczerze powiedziawszy, jeśli dzisiaj rozmawiamy o 1% moim zdaniem to jest kluczowe, znaczy to jest dla mnie podstawowy kontekst tej sytuacji. Bo jeżeli zadamy sobie pytanie, jaki jest skutek prowadzenia tego mechanizmu, realny skutek, najbardziej widoczny, to oczywiście tym skutkiem jest zwiększenie dopływu środków finansowych do organizacji pożytku publicznego. Tak? I teraz to jest tak, że to jest racja niewystarczająca tak w ogóle dla rozwiązania systemowego. Natomiast w moim przekonaniu to jest racja warta wyeksponowania właśnie w tej sytuacji, w której się znajdujemy. My w Radzie do Spraw Społecznych, w tej prezydenckiej Radzie, ostatnie dwa miesiące pracowaliśmy właśnie nad takimi rekomendacjami dotyczącymi organizowania działań publicznych w tym zakresie pomocowym, ale w takiej właśnie dłuższej perspektywie czasowej, czyli nie takiego reagowania bieżącego, takiego akcyjnego na dziś, tylko planowania tego w dłuższej perspektywie czasowej. No i jeden z takich naszych proponowanych zasad kierunkowych, tak żeśmy to nazwali, to jest myślenie w kategoriach, co zrobić, żeby ten kapitał, ta energia mobilizacyjna, która została, można być uruchomiona na zasadzie szybkiej reakcji na nagłe wydarzenie i jego skutki, żeby ona się nie wyczerpała, bo taka energia mobilizacyjna, ona ma to do siebie, że tak jak się szybko uruchamia, tak w pewnym momencie się po prostu wyczerpuje. I trzeba przejść, i teraz nie chodzi o to, żeby próbować zastąpić tą działalność społeczną zorganizowaną działalnością instytucji publicznych, bo tego się nie da zrobić. Tylko kierunek programowania działań publicznych jest taki, powinien być taki, tak uważamy, że żeby państwo szeroko rozumiane, a więc całość administracji publicznej potrafiła w pewien sposób kanalizować tą energię społeczną. Pewne działania takie może być lepiej zorganizowane i wymagające mniejszego nakładu energii, takiej, żeby jej na dłużej starczyło, jeśli tak można obrazowo powiedzieć.
I że trzeba szukać instrumentów, jak to zrobić. Mhm. Jak to zrobić? To jest taka logika państwa pomocniczego. My w Konstytucji mamy wpisaną pomocniczość państwa i to właśnie jest to, o czym teraz mówię. I teraz to jest tak, że można szukać instrumentów. Jak by to zrobić, żeby to mogło następować? I w moim przekonaniu warto popatrzeć na ten 1% CIT jako na taki możliwy instrument. To znaczy, że to jest pewien zasób środków, no, dodatkowych środków do wykorzystania właśnie po to, żeby no, w dużym stopniu pokrywać koszty operacyjne działalności wolontariackiej. Bo to jest tak, że ten zorganizowany wolontariat ma dużo większe koszty operacyjne. No podam przykład, że człowiek pojechał po prostu ze Szczecina do Przemyśla i wziął urlop na 3 tygodnie i pracuje tam w określonym jakimś tam ośrodku relokacyjnym czy gdzie indziej, no to musi pewnie się po prostu urlop kończy, rodzina wzywa do obowiązków, trzeba wrócić, no a człowiek ma po prostu poczucie, że zrobił co mógł, no tyle mogą dać, tak? Natomiast jeśli by się chciało zorganizować to w ten sposób taki nieakcyjny, no to trzeba tą pracę wykonywaną przez tego jednego człowieka w 3 tygodnie, myśląc w kategoriach liczonych na miesiące, po prostu podzielić na iluś ludzi i trzeba zadbać o to, że ktoś może powiedzieć, ja mogę dwa razy w tygodniu dużo pełnić, ale w dłuższej perspektywie czasowej, no to trzeba zorganizować cały grafik tego, żeby tutaj była obsługa tego miejsca pracy nieakcyjnego, no po prostu się działa i to są koszty. To są jakieś koszty dojazdu i tak dalej. No i teraz chodzi o to, że wolontariat nie może, jeśli ktoś już dał swój czas, swoją pracę, no to nie może jeszcze wkładać swoich zasobów finansowych, bo tego nie udźwignie i się zniechęci, więc to trzeba pokryć, tak? I teraz myślenie w kategoriach skąd wziąć na to środki, no to jest właśnie takie potencjalne źródło, tak? Więc ja, jeśli bym powiedział, to ja na przykład dzisiaj myślał w takich kategoriach właśnie takiego pilotażu, ale ukierunkowanego. Nie tak w ogóle dla OPP, dla w ogóle dla działalność, jako rozwiązanie systemowe, tylko proszę bardzo, sprawdźmy, jakby to działało na 2 lata, gdy to jest skierowane na bezpośrednie zużytkowanie przez tych, którzy prowadzą tę akcję pomocową i potrzebują zasobów operacyjnych. To jeśli mogę w takim swoim pierwszym słowie. Okej, dziękuję profesorze. To panie dyrektorze, w ślad za tym trochę, co powiedział pan profesor, pan jak ocenia kondycję finansową organizacji pozarządowych i umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł finansowania? Pan profesor zaczął swoją odpowiedź od odwołania się do tej sytuacji. Już mogę mówić do tej sytuacji w Ukrainie, jako dowodu tego, że polskie organizacje pozarządowe pokazały swój duży potencjał i sprostały temu nieprzewidzianemu wielkiemu zadaniu, z którym się spotkały. I ja również w swojej odpowiedzi muszę chyba do tej sytuacji na Ukrainie się odwołać. A mianowicie wydaje mi się, że odpowiedź dotyczącą tego, jaki jest stan finansowy polskich organizacji pozarządowych, trzeba podzielić na takie 2 części. Najpierw sobie pozwolę powiedzieć tak generalnie, na chwilę zapominając o tym, że my mamy wojnę i że tam organizacje pozarządowe są zaangażowane i zapominając o tym, że jesteśmy po pandemii, która również wpłynęła na organizacje pozarządowe. A w drugiej części do tego wrócę i do tego, jak te dwa zdarzenia wpłynęły właśnie na finanse polskich organizacji pozarządowych. Czyli zaczynając od tej części takiej ogólnej, generalnej. Ja tak bardzo optymistycznie chyba do tego podchodzę, bo wydaje mi się, że organizacje pozarządowe w Polsce mają obecnie historycznie chyba największe możliwości pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność. I to zarówno pozyskiwania tych środków finansowych z budżetu państwa, z budżetu samorządów, ale i ze środków prywatnych, z crowdfundingu, z darowizn i różnego innego rodzaju źródeł, także z mechanizmu 1%. Wydaje mi się, że przez te 30 lat, kiedy organizacje pozarządowe mogą pokazywać pełen potencjał i się rozwijać, no to te możliwości finansowe też rosną i się rozwijają.
Jeżeli chodzi o możliwości związane z pozyskiwaniem środków finansowych od aparatu państwa, bo reprezentuję tutaj sektor publiczny, więc ta sfera jest mi najbliższa. Zacząć należy chyba od tego, że od kilku lat mamy Komitet do Spraw Użytku Publicznego, czyli ciało państwowe, które jest dedykowane temu, aby zajmować się działalnością pożytku publicznego, działalnością społeczną, wolontariatem, no i organizacjami pozarządowymi. To ciało jest bardzo mocno, jak na polskie warunki polityczne, umocowane zarówno formalnie, prawnie, jak i politycznie. Jest to ciało utworzone ustawowo, jest to ciało, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich ministrów. A już z mocy ustawy przewodniczący tego komitetu jest członkiem Rady Ministrów. Czyli między innymi może opiniować różne ustawy pod kątem tego, jak one wpływają na organizacje pozarządowe i wychwytywać to, co ewentualnie może być szkodliwe, to, co należałoby tam wzmocnić, aby sektor obywatelski lepiej się rozwijał. A z kolei patrząc na prymat polityczny, to szefem tego komitetu pierwszym jest pan premier Piotr Gliński, czyli wiceprezes Rady Ministrów, no co też pokazuje, że ta sfera stała się istotna dla polskiego państwa. Idąc dalej, obok tego komitetu powstał Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera, który mam przyjemność reprezentować. Departament, który jest umocowany w tym centralnym urzędzie państwowym. Z tego już wynika, że kwestie związane z organizacjami pozarządowymi obecnie znajdują się bardzo blisko tego środka decyzyjnego i są tam tak blisko, jak to możliwe, więc też podchwytywanie tego, co ma sektor obywatelski do powiedzenia i przekazywanie tego różnym organom państwa jest łatwiejsze. No i idąc wreszcie już do tych kwestii finansowych. Powstała agencja wykonawcza, Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która jest pierwszą w historii Polski taką agencją wyspecjalizowaną we wspieraniu organizacji pozarządowych. W tym no, nie ma co ukrywać przede wszystkim we wspieraniu finansowym poprzez przyznawanie dotacji. Oczywiście Narodowy Instytut Wolności prowadzi również taką działalność edukacyjną, informacyjną, ale też z punktu widzenia organizacji pozarządowych to, co najbardziej zazwyczaj interesuje, to są właśnie możliwości pozyskiwania dotacji na realizację swoich działań. Fakt, że powstała ta agencja wykonawcza, oczywiście no, to nie jest tak, że wcześniej nie były przyznawane środki z budżetu państwa organizacjom pozarządowym. No niemniej one były często rozdawane przez różne resorty, jako takie zadanie trochę dodatkowe, uboczne, a w chwili obecnej w związku również z rozwojem tych różnych programów dotacyjnych, ze zwiększeniem liczby tych programów dotacyjnych pojawiła się potrzeba, aby rozdysponowywanie tych środków zajęła się specjalizowana agencja wykonawcza. W Narodowym Instytucie Wolności jednym z może teraz już liczbę przywołam. Narodowy Instytut Wolności od momentu powstania, od 2018 roku, udzielił dotacji już do około 4000 organizacji pozarządowych. Cały sektor organizacji pozarządowych w Polsce to jest 140 tysięcy podmiotów zarejestrowanych na papierze i około 70 tysięcy organizacji, które faktycznie funkcjonują, bo szacujemy, że około połowa tych podmiotów nie jest aktywna. No więc już patrząc nawet na tym tle, to te 4000 podmiotów, które wsparcie zdążyły dostać przez te 5 lat, to jest dość dużo. Wartość tych udzielonych dotacji przez te kilka lat to jest 600 milionów złotych. I oczywiście patrząc na tle innych państw, to może nie robi aż takiego dużego wrażenia, a mamy tutaj dzisiaj konferencję międzynarodową, więc ja też sobie zdaję sprawę, że niektóre państwa wspierają organizacje pozarządowe wyższymi sumami, ale u nas te sumy ciągle rosną i na to musimy patrzeć. I też miejmy na uwadze, że polskie organizacje pozarządowe to jest sektor dość młody i niekoniecznie jeszcze zdolny do tego, by większe sumy wydawać i chyba ten rozwój po prostu musi następować stopniowo.
Tutaj druga część pytania dotyczyła tego, czy organizacje pozarządowe potrafią korzystać z tych różnych mechanizmów. To wydaje się, że tutaj przynajmniej jeden kłopot mamy od lat, na które organizacje pozarządowe zwracają uwagę, a mianowicie problem tak zwanej grantozy, czy takiego życia od grantu do grantu. Czyli organizacje pozarządowe nie są w stanie zbudować stabilności finansowej takiej na dłuższą metę, a jedynie dostają grant na pewien projekt, realizują go i później, jeżeli się nie uda pozyskać kolejnego grantu, no to organizacja właśnie staje się taką organizacją martwą, tak? Albo uśpioną aż i czeka na kolejną edycję konkursu, aby ten grant uzyskać. I to jest coś, z czym staramy się walczyć, jakoś temu sprostać. Prawdopodobnie to, czego tutaj głównie potrzeba, to jest edukacja, to jest kształcenie działaczy społecznych, aby oni byli dobrze przygotowani do zarządzania takimi podmiotami, do ich profesjonalizowania. Natomiast państwo, chcąc też wesprzeć te działania, uruchomiło taki program, który się nazywa PRO, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. I to jest pierwszy program, który przyznaje dotacje organizacjom pozarządowym nie na projekty, nie na realizację konkretnych pomysłów, tylko na rozwój taki infrastrukturalny, strukturalny, organizacyjny, logistyczny. I jak się ten program czyta, jego genezę, to tam jest właśnie mowa o tym, że założeniem tego projektu jest to, że ma on pomóc zbudować organizacjom taki poziom profesjonalizmu, by te organizacje potrafiły pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność również w inny sposób niż tylko z grantów, tak? Aby też potrafiły pozyskiwać darczyńców, aby potrafiły prowadzić jakąś działalność gospodarczą czy działalność odpłatną, aby potrafiły zbierać różne datki. I w tym programie możliwe jest chociażby zatrudnienie fundraisera na etat, zatrudnienie sekretarki księgowej, a więc tych osób, które powinny być w organizacji, nawet jeżeli ona w danym momencie projektu nie prowadzi, aby po prostu jej zapewnić stabilność. I przechodząc już do końca wypowiedzi, jeszcze wrócę do tej kwestii pandemii i do kwestii wojny. Z naszych danych wynika, że w okresie pandemii około 60% organizacji pozarządowych wstrzymało okresowo swoją działalność. Więc jest to bardzo duży odsetek tych podmiotów. Oczywiście organizacje pozarządowe mogły korzystać z różnych mechanizmów wsparcia, które też były przewidziane szerzej przedsiębiorców, na przykład tak, w tarczach antykryzysowych. Niemniej część problemów, z którymi spotkały się organizacje pozarządowe pod tym aspektem finansowym w trakcie pandemii, była zupełnie inna od tych problemów, z którymi spotykały się podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Bo między innymi mieliśmy organizacje pozarządowe, które zapewniły sobie wcześniej finansowanie konkretnych projektów i musiały później te projekty rozliczyć, pokazując, że zrealizowały rezultaty. Nierozliczenie tych projektów wiązałoby się ze zwrotem dotacji, która też częściowo już mogła zostać spożytkowana. I to było duży kłopot dla organizacji pozarządowych, bo często nie dało się tych projektów, które planowano zrobić, przeprowadzić w pandemii, nie wszystko da się zrobić zdalnie. No i część organizacji pozarządowych pewnie do dzisiaj jakoś próbuje z tego wyjść, bo skończyło się dla nich pewnym kryzysem. My, jeżeli chodzi o Narodowy Instytut Wolności, to staraliśmy się mieć taką bardzo elastyczną politykę i pozwalaliśmy na aneksowanie umów dotacyjnych tak w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce w przeszłości, czyli właściwie pozwalaliśmy realizować projekty no, mocno odbiegające od tego, co było w pierwotnej umowie dotacyjnej. I wojna również się wiąże z pewnymi kłopotami, które już nam organizacje pozarządowe sygnalizują. To są głównie kłopoty z tym, że organizacje pozarządowe w bardzo krótkim czasie zużyły zasoby, którymi dysponowały. Zasoby materialne, zasoby też osobowe, bo tych, którzy są już zmęczeni, wyczerpani, nie potrzebują odpoczynku, nie są w stanie się zaangażować w inne działalności. I teraz przed okresem wakacyjnym, kiedy to wiele organizacji pozarządowych organizuje na przykład pewne aktywności dla dzieci, obozy letnie, mamy bardzo dużo sygnałów, że nie ma gdzie tych obozów zorganizować, bo ośrodki uczynkowe są zajęte, albo organizacje po prostu wydały żywność, którą mogłyby zużyć w te wakacje.
I to jest też jakiś kłopot który, finansowy, który się objawi. No, niemniej podsumowując, ja uważam, że ta sytuacja jest dobra, nie jest idealna i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. Pan dosyć mocno tak przywołał, pan dyrektor w swojej wypowiedzi dosyć mocno przywoływał Narodowy Instytut Wolności. My z panią doktor też miałyśmy dosyć długie dyskusje na temat roli NIW-u, również w tym mechanizmie 1% CIT. I jak państwo czytaliście założenia, jest tam informacja o tym, że te kampanie edukacyjno-informacyjne na barkach tutaj NIW-u dotyczące pozyskiwania, tej połączenia obywateli, finansowanie działań organizacji pożytku publicznego jak najbardziej powinny być wzmożone. To pani doktor, z jakich powodów pani uznała, że założenia do ustawy powinny powstać i dlaczego pani uważa, że to ważne? To zanim odpowiem, jeszcze pozwolę króciutkich słowa odnieść się do tego, co mówili moi szanowni przedmówcy a propos tego zaangażowania społecznego, tej energii. Tutaj głównie do pana profesora, na pewno też u państwa na wydziale obserwowaliście państwo różne zaangażowanie studentów. Zbiórki spontanicznie zupełnie właśnie do mnie, prawda? Ja bym powiedział, że zadałem pytanie o kondycji społeczeństwa obywatelskiego, a nie o sytuacji finansową organizacji pożytku. Tak, tak, tak. I to oczywiście obejmuje również akcje społeczne podejmowane wszędzie, gdzie się da, oddolnie, więc oczywiście również studentów. Tak, więc z uwagi na miejsce chciałam właśnie o tym zaangażowaniu też studentów wspomnieć, jak oczywiście obywateli, o tym, że można powiedzieć, pierwsza zła w takiej sytuacji, kiedy wręcz można powiedzieć, z przyjemnością usprawiedliwiałam nieobecność studenta, który zgłasza mi, że na tej ciągu może wybiera się na przykład na dyżur czy wartę, żeby to było określenie na granicę. Natomiast to właśnie też może taki kolejny przykład, kiedy to zaangażowanie, ono w pewnym momencie może naturalnie wygasło. No, zbliża się sesja, zbliżają się egzaminy i młodzi ludzie też nie mogą nieustannie w ramach tego wolontariatu działać, niezależnie od chęci. Są pewne możliwości, które są ograniczone z przyczyn obiektywnych. Druga kwestia, chciałam jeszcze podziękować za zaproszenie mnie do pracy przy opracowywaniu założeń. Nie wiem, bo ja tutaj jestem skazywana jako autor, ale efekt jest wspólny. Efekt, który widzicie państwo w tym opracowaniu. Przecież my spotykaliśmy się już nic liczę ile razy, co najmniej kilkanaście chyba, żeby dyskutować właśnie na temat tego, jak te założenia powinny wyglądać. Natomiast odpowiadając już na pani pytanie, dlaczego z mojej strony w momencie, jak pani tutaj do mnie zadzwoniła, jak powiedziałam, tak oczywiście z olbrzymią chęcią włączy się przygotowanie założeń. Z mojej strony wiązało się to z takimi kwestiami. Po pierwsze, jako osoba zajmująca się prawem podatkowym przede wszystkim, ja już tego, że kieruję Centrum Prawa Hiszpańskiego, jestem adwokatką także prawa finansowego, więc prawo finansowe podatkowe to jest ten obszar moich zainteresowań badawczych. Już od lat zauważałam pewną niespójność w systemie podatkowym, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe i działalność pożytku publicznego. Poszłabym nawet dalej w tym stwierdzeniu, bo wydaje mi się, że brakuje w ogóle spójności systemowej, jeżeli chodzi o wszelkie kwestie związane z opodatkowaniem w szerokim ujęciu organizacji pozarządowych. Wczoraj podczas referatu, które tutaj były wygłaszane, było sygnalizowano wiele problemów z tym związanych. To jest kwestia nieadekwatnych, niedostatecznych, wydaje mi się, że jednak no właśnie niespójnych zwolnień przedmiotowych w podatkach dochodowych dotyczących podmiotów prowadzących działalność nie nastawioną na zysk. To jest kwestia pewnej też niespójności związanej z tym, jak w kontekście tych przepisów dotyczących zwolnień określone są możliwości dokonywania pewnych odliczeń z tytułu darowizn. I dodam, że to nie są tylko tematy na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ale także chociażby ustawy o podatku od towarów i usług. I jednym z takich właśnie, w mojej ocenie, na to się zgadzamy, przejawów braku tej spójności ze strony ustawodawcy podatkowego jest to, że nasze przepisy przewidują, w latach 2004 roku mamy tam instytucji 1% odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast nie
nie przewidują takiej instytucji, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych. W początkowym okresie no, można powiedzieć, że to był rodzaj pilotażu, zaczynaliśmy, ale to już tyle lat trwa korzystanie z tego mechanizmu, że wydaje się, że warto właśnie zastanowić się nad tym, żeby włączyć, przewidzieć go także w stosownych przepisach ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych. Zwłaszcza, że przecież takie rozwiązanie, to znaczy przewidywanie możliwości alokacji tej tak zwanej obywatelskiej, zarówno na gruncie przepisów ustawy o PIT, jak i CIT, istnieją w innych państwach członkowskich. Pani tutaj odwołała się do Słowacji. Wczoraj z kolei była mowa też o Hiszpanii, o kolejnym państwie, które nie właśnie takiej pewnej spójności w systemie prawa podatkowego, przewidując możliwość odpisów na gruncie ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, przewiduje ją też na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I wydaje mi się, że to zapewniłoby też realizację pewnej spójności systemowej, to znaczy przyjmując, że działalność pożytku publicznego, przy którą przecież są regulacje, są przede wszystkim ustawia działalności pożytku publicznego, a także innych aktach prawnych, jest tym, co ustawodawca zauważa, to powinien konsekwentnie związane z tym zagadnienia zauważyć też we wszystkich, a nie tylko wybranych aspektach podatkowych. Więc to taki, można powiedzieć, trochę też teoretyczny aspekt związany z systemem podatkowym, a działalnością pożytku publicznego. Natomiast no tutaj problem, z którym sama się borykałam, bo my właśnie wielokrotnie ten temat dyskutowaliśmy, to to, na ile można gdzieś uchronić ten mechanizm na gruncie ustawy o CIT, o ile on zostanie oczywiście przyjęty i wprowadzony, przed pewnymi zagrożeniami, które, mogę powiedzieć tutaj w naszym imieniu, łączą się z pewnymi niedoskonałościami tego, jak ten mechanizm funkcjonuje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tutaj pojawia się właśnie problem, o którym też już wczoraj była mowa, ale też przecież to jest w szerszej dyskusji od lat, coś, na co zwraca się uwagę celu szczegółowego, problem subkont. I stąd przygotowując te założenia, one zostały oparte na następującej metodologii. To znaczy uznajemy, że wprowadzenie 1% odpisu z CIT jest rozwiązaniem pożądanym, jest rozwiązaniem dobrym i zastanawiamy się, tak mam nadzieję, te założenia zostały skonstruowane, co należy wziąć pod uwagę, żeby go wprowadzić, ale jednocześnie jak Państwo będą mieli może okazję zapoznać się z założeniami, zwracam uwagę na pewne zagrożenia, przed którymi chcielibyśmy ten odpis w podatku CIT uchronić, a może delega ferenda dokonać pewnych zmian, jeżeli chodzi o odpis PIT. Bo to, że obydwie instytucje są potrzebne, to dla mnie nie ulega to wątpliwości, pod warunkiem tylko dodam, że one rzeczywiście będą tak ukształtowane, że będą wspierać działalność pożytku publicznego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. I to już w pierwszej naszej rozmowie pani prezes pamięta, że ten główny punkt, kiedy ja powiedziała, że jestem olbrzymią zwolenniczką, bardzo chętnie tylko musimy zadbać właśnie o to, przynajmniej przygotowując te założenia, żeby uchronić ten 1% odpis z tych zagrożeniem na bazie doświadczeń z PIT. Dziękuję Pani Madlo. Panie dyrektorze, Panie profesorze, pytanie do Panów. A Panom, czy brakło w tych założeniach jakichś bezpieczników, które uszczelniłyby ten mechanizm 1% CIT, by nie powielić tych błędów z mechanizmu 1% CIT? To znaczy, jeśli chodzi o bezpieczniki. Znaczy, warto zwrócić uwagę, że w tej ekspertyzie takiej wcześniejszej, Jakuba Bednańskiego, która myślę, że już tam rozeszła się i jest wśród osób zainteresowanych znana, to tam tych takich, można powiedzieć, wskazywanie na potencjalne nieprawidłowości, które można uruchomić, to jest spora część tego tekstu analitycznego. Najkrócej rzecz biorąc, tu nie chodzi o podobne, tylko o inne możliwe takie wypaczenia. Na czym polega jakby problem z 1% PIT-u? Warto to sobie powiedzieć. Problemy są dwa. Jeden to jest problem, nazwijmy to taki jakby no, uruchomienia pewnej możliwości technicznej, to są właśnie te subkonta, ale drugi to jest brak jasności, czym ten mechanizm jest.
Oprócz tego, że on dostarcza środki finansowe, no bo ten efekt jest, bez względu na to, co my myślimy. To jest efekt alokacyjny. I teraz tak, jeśli chodzi o ten problem z subkontami, to tutaj w materiale jest opisane jako tak podana prywatyzacji środków. Ja bym powiedział nawet trochę ostrożniej, powinien być to uprywatnienie, nie prywatyzacja, bo prywatyzacja łączy się też z takim elementem poczucia, że tylko jakiś komercyjny cel, bo no nie chodzi o komercyjny. Chodziło o uprywatnienie, kto korzysta, tak? Jakie subkonta powodują to, że no, organizacja staje się no, właściwie tylko takim właśnie właścicielem subkonta, na który wpływa środek i to, tak naprawdę to nie organizacja tutaj jest podmiotem działającym, organizacja jest tylko takim przekaźnikiem. Natomiast problem polega na tym, że w tym systemie po prostu wygrywają najbardziej zaradni. To znaczy ci, którzy potrafią sobie zorganizować akcję promocyjną własnego subkonta. I o ile można to zrozumieć w sytuacji dotacji prywatnych, no bo to trochę to jest tak, że każdy prosi o wsparcie i ludzie komuś dają, komuś nie dają, no tak to jest zorganizowane. Natomiast w sytuacji środków publicznych to tak być nie powinno. Znaczy alokacja nie powinna być ze względu na sprawność organizacyjną tego typu, tylko to inne parametry powinny działać. I to jest niedobre. To jest niedobre za przyzwoleniem Ministerstwa Finansów prowadzone i nawet z poparciem Ministerstwa Finansów, jeśli mogę powiedzieć, to tak to było. Natomiast co grozi w moim przekonaniu potencjalnie tak, tym alokacjom jednoprocentowym w CIT-cie? No tutaj ja bym powiedział, abym to nazwał alokacje krzyżowe. Nawet jeśli Państwo mówicie, że nie można własnej fundacji korporacyjnej przekazać, no to można ja tobie, ty mi, ja twojej, ty mojej. To można zrobić to może być wielokrzyżowe, tak? To biznes potrafi takie rzeczy, jeśli będzie chciał organizować bardzo sprawnie, przepływy tak, żeby na końcu był wynik ustalony, a zobaczyć te przepływy bardzo trudno. Więc mnie się po prostu wydaje, że to trzeba dużo bardziej twardo pójść. W ogóle po prostu podmioty tworzone przez korporacje nie powinny być uprawnione do korzystania. I tak jest założone? Nie, no fundacja korporacyjna nie. Nie. W ogóle żadna. Po prostu. Że podmioty NGO-sowe mające status OPP, ale utworzone przez podmioty prawne, nie powinny z tego systemu korzystać. To jest zdanie, znaczy ten bezpiecznik jest dużo mocniejszy od tego, co Państwo proponujecie, on dużo twardy idzie, ale on po prostu stawia sprawę dużo bardziej rygorystycznie. No ja tutaj wyrażam swój własny pogląd, ale ja uważam, że również nie ma wartości dodanej z tego, że fundacje korporacyjne pobierają 1% w PIT-cie. Przecież społeczna odpowiedzialność biznesu polega na tym, że biznes przeznacza pewne własne środki na cele społeczne, a nie dla powiększenia własnych korzyści. Tymczasem jeśli podmiot utworzony przez biznes pobiera środki nie od siebie, tylko od innych, to z tego korzyści nie ma dodatkowej, bo to się i tak by wydarzyło bez pomocy tych podmiotów. Inne podmioty by to zorganizowały i nie ma potrzeby. No jest jakby na to zwracam uwagę. Natomiast wydaje mi się, że ważniejsze jest, i to jest lekcja do odrobienia dla Państwa jako inicjatorów, no to mówienie o tym w kategoriach systemowości, czy spójności, czy symetryczności, skoro jest 1% PIT, to 1% CIT też powinien być. Znaczy, no to jest droga. Ja nie jestem specjalistą od podatków, więc nie będę w to wchodził, bo nie tu jest mój know-how. Ale mogę powiedzieć, że bardziej podstawowe jest, jeśli myślimy w kategoriach, to pewnego sensu. Sensu. Dlaczego to ma tak wyglądać? I teraz problem z tym jednoprocentowym PIT-em, tym mechanizmem jednoprocentowym polega na tym, że wszyscy, którzy się wiedzą o tej systemowości założenia, mówią, że jest to po prostu sposób uspołecznienia alokacji zasobów publicznych. No to jest ta funkcja tego dysponenta. No to nie jest promocja filantropii, tak? No bo dzielimy się nie własnym, tylko tym, co już należy do państwa, bo zostało objęte jako danina, należna danina publiczna. I to jest tak, że tak naprawdę ten mechanizm nie sprzyja temu promocji tego współrządzenia, tego poczucia, że ten mechanizm jest po to, żebyśmy my jako obywatele współdecydowali o alokacji zasobów wspólnych.
A sens tego jest taki, że oczywiście dobrze jest, jeśli są takie właśnie bezpieczniki pozytywne, w której no, o większości decyduje pewien no, władza publiczna wybrana w demokratycznych wyborach, ale jednak pewne elementy uzupełniające decyzje są w innym trybie podejmowane i dzięki temu rozkład jest jakiś tam bardziej trafny po prostu, tak? No to tak nie idzie, no bo organizacje ścigają się o 1% i wobec tego uruchamiają przekazy, bądź tak dobry, podziel się, bądź szczodry, czyli podtrzymują to rozumienie mechanizmu, którym on nie jest, bo to nie jest filantropia, tylko jest współrządzenie. I teraz moje pytanie jest takie, jak chcecie Państwo sprzedać to w takim rozumieniu, społecznym rozumieniu tego mechanizmu? Po co on ma być? Dlaczego warto, żeby firmy zachowywały się tak, a nie inaczej? Nie tylko dlatego, że wzrośnie wolumen środków w OPP, no bo to jest efekt oczywisty, tak? Ja na to pytanie nie znajduję w tym materiale odpowiedzi i trzeba go, tak powiem, moim zdaniem udzielić dla pewnej takiej przejrzystości propozycji i jej promocji. Więc to jest zadanie, które musicie Państwo po prostu wykonać. Dziękuję. To zanim oddam panu dyrektorowi głos, to chciałabym, żeby pani doktor odniosła się do tego, co powiedział profesor Rymsza. I od razu pani Mario zadam pytanie, które też miałam dla pani przewidziane. Czy właśnie ten mechanizm 1% CIT jest dobrą okazją do tego, żeby zacząć rozmawiać o ulgach podatkowych, które są powiązane z filantropią? Czyli ten przypadek słowacki, gdzie firma przekazując darowizny organizacji pozarządowej ma prawo właśnie obliczenia 1% podatku CIT i podobnie w przypadku osób fizycznych. To może tak, dziękuję bardzo za to pani komentarze. Ja właśnie czasem się zastanawiam, czy takim trochę grzechem pierworodnym jest nazwa, która funkcjonuje w potocznym, też bardzo często rozumiemy tej instytucji, mówimy o 1% odpisie właśnie na rzecz organizacji pożytku publicznego, a nie 1% odpisie na działalność pożytku publicznego. To powinna być ta istota. Dla mnie to jest oczywiste, że to nie chodzi w mojej ocenie, żeby wzmacniać organizację, tylko żeby wzmacniać ich działalność. To jest kluczowe. Tu zgadzam się, żeby zrozumieć mechanizm, który jest mechanizmem alokacji środków publicznych. Absolutnie się zgadzam. Nie jest to przecież wielokrotnie było mówione, też w tym dokumencie jest to wniesione. Nie jest to w żadnym razie ani luka podatkowa, ani darowizna. Nie jest to też filantropia. No, czy ma to charakter działalności charytatywnej kosztem środków publicznych, a nie własnego majątku, to można by ten temat dyskutować, wziąwszy pod uwagę to, jak w praktyce większość z tych środków ostatecznie jest wykorzystywana właśnie dzięki celowi szczegółowemu wpisu w konto, ale niewątpliwie jest to alokacja środków publicznych. A jeżeli alokacja środków publicznych, to kluczowe jest to, żeby ona była dokonywana przez pryzmat patrzenia na cele działalności pożytku publicznego, a nie podmiotowo. To pytanie, które pan tutaj sformułował, ono jest bardzo trudne i fundamentalne. Sami się z nim mierzymy, przygotowując też te założenia od dłuższego czasu. Tutaj pojawiła się no, pewna próba odpowiedzi, to znaczy wydaje mi się, że Państwa padło, potrzebne są kampanie informacyjno-promujące tą instytucję, ale nie właśnie poprzez wskazanie, że potrzebne są dodatkowe środki dla PP, tylko na cele działalności pożytku publicznego. Natomiast co do szczegółów, to jest dopiero początek, to co zostało przedstawione i no, będziemy dalej pracować i próbować znaleźć coraz bardziej konkretne pomysły. Natomiast a propos tej konkretyzacji, to jest też właśnie problem, który pojawił się w kontekście tych tak zwanych bezpieczników czy wyłączeń. Pan tutaj podał przykład tego krzyżowego porozumienia się i pewnej możliwej próby ominięcia tak zwanego bezpiecznika dotyczącego wyłączenia niektórych podmiotów z możliwości tej alokacji. Ale wydaje mi się, że takich możliwości
będzie zawsze dużo. To jest taki w ogóle podstawowy problem przy tworzeniu przepisów prawnych. To znaczy, czy próbujemy wszystkie potencjalne, w naszej ocenie, niepożądane zjawiska uchwycić i zapisać je w przepisach, a potem będziemy się nieustannie ścigać, bo kreatywność może być tu olbrzymia i będzie potrzeba mobilizowania tych przepisów. Czy jednak, tak jak tu zostało przyjęte, ja nie mówię, że to jest to rozwiązanie docelowe i najlepsze, natomiast tłumaczę, jaki jego był sens. Jeżeli chodzi o ograniczenia możliwości alokacji, miałyby one dotyczyć tych najbardziej oczywistych sytuacji. Weszliśmy trochę z założenia, tak jak tu Pan powiedział o krzyżowym tym przekazywaniu. No to można sobie też wyobrazić sytuację, tutaj dobrze zrozumiałam ten przykład, to jedna fundacja i druga fundacja, one tutaj będą się naprzemiennie wskazywać, tak? Znaczy biznes, to jeden potem gospodarczy, tak? Do, nie do swojego, w zamian za to, że do niego trafi od kogoś innego. Stowarzyszenie zostanie zrobione i też można powiedzieć stworzone, tak powołane, bądź jakaś inna forma prawna, której akurat nie uwzględnimy i można powiedzieć też może to będzie do tego wykorzystywane. Obawiam się, że to jest jeden z takich niestety trudniejszych tematów, ale no może właśnie powinniśmy się z tym zmierzyć i dokonać kolejnych tutaj ewentualnie wyłączeń. A wrócę do tego, co powiedziała Pani doktor, dlatego też tak mocno podkreślona została ta merytoryczna kontrola wydatkowania tych środków, bo w tym momencie no ta kontrola jest, powiedzmy, dosyć łagodna. To znaczy, okej, okay, organizacja składa sprawozdanie do Narodowego Instytutu Wolności, co w ramach swojej działalności pożytku publicznego wykonała, zrobiła, natomiast te środki z 1% przechodzą z roku na rok i właściwie no, nie jest takie jednoznaczne, co z tymi pieniędzmi się dzieje. Dlatego w tym dokumencie, w tym opracowaniu dosyć mocny akcent został położony i właśnie na badanie sprawozdania finansowego, ale właśnie na tę kontrolę merytoryczną, czy to rzeczywiście idzie na działalność pożytku publicznego. Tak, to właśnie to był efekt tej dyskusji, która była prowadzona, że jeżeli akceptujemy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń związanych z niepożądanym wykorzystaniem tym biznesem, jak Pan to określił, no to skoncentrujmy się właśnie na aspekcie merytorycznym. Może to jest troszeczkę inne podejście, może lepsze, może gorsze, to jest kwestia też do dyskusji. Natomiast już przechodząc do pytania kierowanego do mnie, czy to jest moment, żeby pomyśleć innych rozwiązaniach podatkowych? Wydaje mi się, że jak najbardziej. To właśnie w takim systemowym ujęciu. Tutaj jednym z takich moim zdaniem ciekawszych rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę, to jest kwestia wolontariatu, o którym też dzisiaj tutaj była mowa, wczoraj też o tym wolontariacie rozmawialiśmy. I nie uwzględnienia jako szeroko pojętych zachętach podatkowych od strony podmiotu, który tych świadczeń wolontarystycznych udziela. Jak Państwo może wiecie, w systemie słowackim, już nie wchodząc szczegółowo, wolontariat w pewien sposób dodatkowo promuje, można powiedzieć, dysponenta środków publicznych. Może to jest rozwiązanie, które byłoby do ewentualnego wdrożenia przy wprowadzeniu 1% odpisu z CIT i do referenda też 1% odpisu z PIT, ale z uwzględnieniem też właśnie innych regulacji. Czyli wydaje mi się, że powinniśmy też się zastanowić, przyjrzeć kwestii regulacji właściwych ulg podatkowych związanych z odliczaniem od dochodu darowizn właśnie na cele działalności pożytku publicznego, które jednak nie mają w sobie w tej konstrukcji takiego elementu, który by promował wolontariat. No i absolutnie uważam, że należałoby się zastanowić nad kwestią, no mojej oceny, nieadekwatności zwolnień przedmiotowych przewidzianych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Więc tak jak najbardziej uważam, że ta dyskusja powinna być szersza. Jeżeli już dotykamy tematu podatków i organizacji pozarządowych, to spójrzmy na to kompleksowo, a nie tylko na tym bardzo ważne, ale jednak musimy tego zagadnienia.
To panie dyrektorze, czy ten katalog zaproponowanych założeń wyczerpuje te bezpieczniki, o których pan myśli, czy warto to jeszcze uzupełnić? To znaczy, no ja w pierwszym rzędzie zgadzam się z przedmówcami, że właśnie największym zagrożeniem w przypadku tej propozycji jest kwestia ewentualnych nadużyć. Co mogę tutaj dodać? Na pewno dodałbym, że w przypadku, kiedy mielibyśmy sytuację, kiedy środki z jednego procenta CIT trafiłyby właśnie do jakiejś organizacji pozarządowej powiązane i zostałyby spożytkowane w sposób niewłaściwy, to mogłoby wywołać bardzo duży spadek zaufania publicznego do organizacji pozarządowych. Tak? I na to mogłyby ucierpieć nie tylko konkretna organizacja, która dopuściła się jakichś właśnie nadużyć w przypadku przekazywania tylko 1%, ale cały sektor mógłby być uważany za taki niegodny zaufania, za sektor, w którym się kombinuje, który służy właśnie do jakiegoś takiego prania pieniędzy, jakiegoś dziwnego wyciągania ich poprzez właśnie te podmioty powiązane. Dlatego tutaj ta ostrożność w konstruowaniu mechanizmu bezpiecznika jest bardzo istotna. Nie jestem przekonany, czy to, co zaproponował pan profesor Rymsza, jest wystarczające. To jest krok pewnie, który w jakimś stopniu by pozwolił te nadużycia wyeliminować. No ale nie mówimy tylko o powiązaniach kapitałowych, które mogą prowadzić do takich nadużyć, ale też powiązaniach różnych osobowych między osobami pełniącymi funkcje w spółce, która ten CIT by przekazywała, a osobami, które działają w jakiejś organizacji pozarządowej. I wydaje się, że jeżeli chodzi o te powiązania osobowe, to nie jest łatwe do wyeliminowania i nie wszystko da się przewidzieć. Tutaj pani wspomniała, że to prawo zawsze jest takie, że pewne tam luki są i nie wszystko da się uzupełnić. No zgoda, ale prawo podatkowe to już w ogóle jest bardzo specyficzna dziedzina prawa, gdzie ja też ekspertem od prawa podatkowego nie jestem, ale to, co widać, to, że tam nieustannie trwa pewien rodzaj wyścig między legislatorem, który stara się stworzyć jak najbardziej szczelne prawo i ciągle je zmieniać, aby dostosować je do nowych sposobów optymalizacji podatkowych, unikania podatków, zmniejszania ich, a właśnie różnego rodzaju doradcami podatkowymi. To jest taka ta dziedzina, gdzie precyzja i szczelność jest dość istotna, więc na to należałoby zwrócić uwagę. Ale mi w ogóle do głowy przyszedł jeszcze jeden rodzaj takiego problemu związanego z 1% CIT i chyba to nie jest w ogóle problem prawny, natomiast na który też należałoby zwrócić uwagę. A mianowicie taki 1% podatku CIT to może być kwota bardzo, bardzo wysoka w porównaniu do 1% podatku PIT. Tak? Znaczy, chcę przez to powiedzieć, że kwota od jednego płatnika podatku jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT-u. Jeżeli jakiś podatnik w jednym roku przeznaczy ten swój 1% na organizację pozarządową, a w kolejnym roku przeznaczy ten 1% na inną organizację, to wahania przychodów w przypadku tej organizacji pozarządowej w kolejnych latach będą bardzo wysokie, tak? I organizacje pozarządowe musiałyby się nauczyć tego, że wysokość wpływów z tego 1% CIT może być bardzo zróżnicowana w pewnych latach. To może utrudniać pewne planowanie, takie długoterminowe zarządzanie finansowego organizacją pozarządową. Więc organizacje pozarządowe musiały być tego świadome i przygotowane, aby też nie powołać pewne zobowiązania, które później nie byłyby w stanie spłacić. I jeszcze jedno takie zagrożenie, które ja tutaj widzę. 1% podatku PIT i ten postulowany 1% podatku CIT to są narzędzia adresowane do organizacji pożytku publicznego, a więc do tylko części sektora obywatelskiego, społecznego, części sektora organizacji pozarządowych. I możemy się obawiać, że nie wszystkie organizacje pozarządowe, te mniejsze, te, które nie mają tego statusu OPP, byłyby tym pomysłem zachwycone. My już dzisiaj czasami spotykamy się z takimi sygnałami, że organizacje pozarządowe małe uważają, że część
osób fizycznych, które przekazują 1% podatku na organizację OPP. Kiedy są proszone jakieś darowizny, no mówią, że one już przekazały 1%, tak? Albo czy okej, przekazały wam te pieniądze na waszą działalność, ale poprzez ten mechanizm 1%. No i wtedy ta organizacja mała, która tego statusu nie ma, nie może z tego skorzystać. No, też podatnik, obywatel się często czuje tak trochę moralnie, jakby już pewien obowiązek społeczny spełnił, bo ten 1% przekazał, więc już więcej nie będzie, a jeżeli w ogóle ma przekazać, no to woli przekazać tam 1%, aby ma większe zaufanie do tego mechanizmu, niż do przekazywania po prostu bezpośrednio darowizn. I to też jest jakiś taki kłopot, który pewnie należałoby przedyskutować, aby ten pomysł miał takie poparcie całego sektora, też również tych podmiotów mniejszych, więc i one musiały być jakoś z tego zadowolone, satysfakcjonowane, uspokojone. Coś wie, panie dyrektorze? Czy ja mogę to inaczej, tak już powiem, jeśli można być pełnymi tego, co mówiła pani doktor. Powiedziałbym to w ten sposób, że wydaje mi się, że ten trop, że tu chodzi o działalność pożytku publicznego, jest tropem prawnym. Znaczy tą drogą warto iść, szukając racji. Jest w prawie niemieckim, tam gdzie są zwolnienia te takie najdalej idące podatkowe z tytułu właśnie działalności pożytku publicznego. Tam są takie trzy zasady, że jakby można skorzystać, ale trzeba spełnić takie trzy testy, tak? Test altruizmu, test wyłączności i test bezpośredniości. Altruizmu to, że to są organizacje nie samopomocowe, tylko jedni drugim. Nie wydaje mi się to trafny trop. Bo w działalności już samopomocowej bardzo dużo dobra jest produkowanego społecznego, ale to nie o to chodzi. Nie chodzi też o tą zasadę wyłączności, tylko o tą zasadę bezpośredniości. Znaczy ta logika niemiecka mówi tak, że jeśli chcesz korzystać, to bądź tym, który ma swoich beneficjentów, może ich pokazać. Bo do tego się sprawdzi. I na przykład jesteś takim organizacją pośredniczącym, czyli zbierasz na bezdomność, po czym zrobisz regranting dla innych organizacji, które prowadzą działalność bezdomności, a 2% na koszty operacyjne. To w tym systemie niemieckim ty z tego nie skorzystaj, bo nie spełniasz kryterium bezpośredniości. Więc ja bym szukał nie przepisywania tego formatu, bo jest troszkę inaczej, ale szukałbym naszej własnej operacyjnej definicji bezpośredniości, która polega na tym, że jeśli pieniądz trafi, to będzie wykorzystany na działalność pożytku publicznego, która została wykonana bezpośrednio i są bezpośredni beneficjenci tej działalności. Ktoś z tego naprawdę skorzystał, tak? Tu i teraz, w momencie, w którym się z tego sprawozdaje. A nie, że kiedyś w przyszłości, czy może ktoś inny, czy może gdzieś indziej, tak? Więc jak wydaje mi się, że tędy warto szukać formuły, tak? To raz. Dwa. O ile właśnie ten z tym 1% PIT-u, to ja powiem, że to jest ten zarzut nie tyle prywatyzacji, uprywatnienia, czyli tak można powiedzieć lżejszej kategorii. W tym przypadku PIT-u to już trzeba mówić wprost, że za możliwość prywatyzacji. Znaczy tak, tutaj można dosłownie o to chodzić. I teraz nie wiem, mnie się wydaje, że warto byłoby, żebyście się w tych dalszych pracach w ogóle no, próbowali konsultować z Forum Darczyńców. Bo to jest ten podmiot taki parasolowy, który próbuje wprowadzać pewne standardy jakości, jeśli tak mogę powiedzieć, w działalności dużych organizacji grantodawczych, w których zresztą jest obecny też duży trafik tych fundacji korporacyjnych. No najkrócej rzecz biorąc, chodzi o to, żebym ja przestrzegam przed takim możliwym efektem 1% CIT, jakim jest powstawanie takich, bym powiedział, podmiotów kiepskiej jakości. To znaczy właśnie taki, który, bo jak na przykład polega standard, który wprowadza Forum Darczyńców? No taki standard, że jeśli jesteś organizacją, no to powinnaś mieć zdolność samozarządzania. To nie może być program biznesowy, bo można założyć taką pseudo-fundację korporacyjną, że tak naprawdę ludzie w ogóle nawet nie wiedzą, że są fundacje, tylko tak naprawdę dyrektor tam jakiś jest po prostu, ma ileś godzin pracy wykonać na rzecz fundacji, którą traktuje jako część, absolutnie część biznesu. Tylko taką część wizerunkową, tak? Tam się tam produkuje różne rzeczy, żeby ładnie wyglądać. No nie, musimy być proces, firma ma wpływ na zarządzanie, ale to jest wpływ pośredni. Ale jednak organy fundacji podejmują decyzje we własnym działaniu. To jest pewien standard. Teraz chodziło o to, żeby nie wywołać takiego efektu odwrotnego, czyli obniżania jakości, że powstają takie
pseudo fundację, tylko po to, żeby właśnie uczestniczyć w jakimś tam procederze zasadzania środków, tak, z pewnego mechanizmu, który stał się dostępny. Po prostu na to trzeba zwrócić uwagę i warto jakby rozmawiać z tymi, którzy ileś lat już pracują nad tym, żeby jakoś podnosić, a nie obniżać. Tak? To tak mi się w ogóle generalnie wydaje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz można powiedzieć jeszcze, że może warto w ogóle się zastanowić nad pewną definicją dotyczącą organizacji pożytku publicznego. Takie w ogóle myślowe pytanie. Ale to inne na dzisiaj. Ja tutaj chciałam odnieść się do tego, co pan dyrektor mówił o tych dużych kwotach odpisu. Tam rzeczywiście może być, że te kwoty będą duże i w związku z tym zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, żeby odpis mógł być dzielony. Mając świadomość, że to mogłoby z kolei generować pewne koszty administracyjne po stronie administracji, która będzie dokonywała faktycznej alokacji środków, tam zaproponowaliśmy, żeby było ograniczenie, niż taka alokacja na więcej niż jedną wskazaną organizację mogłaby dotyczyć 5 z minimalną kwotą odpisu. To jest właśnie taka pewna próba zauważenia, no może niekoniecznie najlepszej sytuacji też z punktu widzenia dysponenta, kiedy no bardzo duża kwota trafiłaby do jednej organizacji. Aczkolwiek oczywiście, gdyby to tak miało być wdrożone, to ma być opcja dla dysponenta, a nie nakaz dzielenia odpisu. I rzeczywiście mogłoby wystąpić takie zjawisko, o którym pan mówi, czyli to rzeczywiście wahania przychodu. Ale na gruncie ustawy też przecież zdarzać się mogą dużo odpisy, jakkolwiek to nie tak często. Nie tak dużo. Nie tak dużo i nie tak często. Pani doktor, to ja bym prosiła, żeby pani kontynuowała swoją wypowiedź, a moje pytanie dotyczy tego, jak pani postrzega poziom skomplikowania wprowadzenia tego narzędzia. Bazując na swoich doświadczeniach, czy ten mechanizm, urzeczywistnienie tego mechanizmu wiąże się z dużym wyzwaniem, czy takim, któremu można sprostać? Mam nadzieję, że można sprostać. Kwestia oceny, czy bardzo skomplikowany, czy nie tak bardzo skomplikowany, to jest trochę indywidualna ocena. Ale no już tak odpowiadając konkretnie, wydaje mi się, że można oczywiście sprostać. Tylko jesteśmy dopiero na początku pewnej drogi. Pewne założenia, tutaj już mamy pewne uwagi, na pewno kolejne się pojawią. One muszą być poddane dalszemu procesowi ich konkretyzowania. Potem przejdziemy do ewentualnie do dalszych kwestii. Sytuację nam trochę komplikuje to, że tutaj w tym gronie osób odpowiedzialnych za ten dokument my rozmawiamy od paru miesięcy, obserwując w międzyczasie liczne zmiany. Przepisów prawa podatkowego, ale też, no jak tutaj wiemy, kolejnych różnych innych propozycji nowelizacji szeroko pojętych przepisów dotyczących działalności pożytku publicznego. I to powoduje, że niektóre z naszych założeń, one no właśnie muszą się zacząć też do tego dostosowywać w trakcie. Też na przykład zderzyliśmy się z takim problemem, bo z uwagi na zmiany w ustawach podatkowych, choć przede wszystkim oczywiście ustawa o PIT, no właściwie wydaje nam się niemal niemożliwe na chwilę obecną dokonywać jakichkolwiek szacunków porównawczych pomiędzy tym, jakie konsekwencje miałoby w kontekście PIT-u, a właśnie też CIT-u wprowadzenie tego 1% odpisu. To jest taki pierwszy problem, z którym się mierzymy, to jest to, że to otoczenie prawne, ono się ostatnio, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę podatkową, bardzo zmienia. Więc to jest dłuższa, no jedna droga. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to to, że to nie jest, tak jak niektórzy chyba troszeczkę zbyt optymistycznie założyli, taka prosta sprawa, że przepiszemy odpowiednie regulacje z ustawy o PIT, dodamy je do ustawy o CIT, jeden artykuł albo jakieś kolejne ustępy, czy kolejny artykuł z literką i mamy sprawę załatwioną, dlatego że już nawet w tych naszych wstępnych założeniach, jak przygotowany był wykaz aktów prawnych, których ewentualna nowelizacja mogłaby dotyczyć, no to pojawiło się tam dużo innych
aktów zarówno ręki ustawowej, jak i wykonawczej. Więc tutaj w gruncie rzeczy nie mierzymy się tylko z przygotowaniem przepisów dotyczących bezpośrednio przepisów podatkowych, ale też potencjalnie innych. No, gdybyśmy na przykład mieli iść właśnie w tym kierunku, że uznajemy, że kluczowe dla sensownego wykorzystania tego instrumentu jest zapewnienie odpowiedniej kontroli merytorycznej i tutaj wchodzimy już w ewentualne zagadnienia zmiany innych aktów prawnych niż sama ustawa CIT, więc realne, natomiast z taką pewną pokorą i świadomością, że żeby te przepisy, one potem na etapie wdrażania nie okazało się, że mamy mnóstwo problemów praktycznych, wymagają też spojrzenia szerzej, nie tylko na przepisy prawa podatkowego. No i ten problem szacunku właśnie. No ale tutaj też sytuacja się dynamicznie zmienia, więc mam nadzieję, że pewne szacunki były tutaj wstępnie bardzo przygotowywane, oczywiście prawdopodobnie będą musiały być zmienione, w miarę jak zmienia się sytuacja w sektorze finansów publicznych dotycząca dochodów podatkowych, no ale to też myślę jest coś takiego, z czym jesteśmy chyba w stanie sobie poradzić, więc ostrość na optymizm, która bym tutaj zaproponowała w tym podejściu, przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Ja widzę na czacie pytanie, które też miałam w swoich dodatkach, więc pozwolę sobie już teraz je zadać. No właśnie, czy jest gotowość ze strony Kancelarii Premiera i ze strony Kancelarii Prezydenta, by pracować nad projektem tejże ustawy? Panie Dyrektorze? To znaczy tak, na pewno pomysł jest wart dalszego analizowania i dalszych prac nad nim. Tutaj ta korzyść w postaci zwiększonych wpływów do organizacji pozarządowych jest niewątpliwa. Także taka korzyść, no, ta systemowa, o której pani wcześniej mówiła, czyli niespójności systemu podatkowego, też jest widoczna. Natomiast no, ja nie chciałbym składać takich deklaracji politycznych, bo jestem urzędnikiem, a wiadomo, że to wymagało pewnego konsensusu politycznego i w szczególności uwzględnienia tych kwestii fiskalnych, prawda, bo niewątpliwie ma to duży wpływ na budżet państwa i również budżet samorządów terytorialnych. To też troszkę mi tutaj, szczerze mówiąc, tych założeniach brakowało, być może takiej próby wskazania, jak ewentualnie można by samorządom to zrekompensować. Chyba tam padło takie zdanie, że organizacje pożytku publicznego przejęłyby więcej zadań publicznych i samorządy nie musiałyby ich wykonywać, ale nie jestem pewien, czy to by było dla samorządów terytorialnych przekonujące. Więc to, co ja mogę powiedzieć, to zdecydowanie warto nad tym pracować, warto dyskutować, jak tutaj ten projekt jeszcze udoskonalić, bo same założenia swoich fundamentów są słuszne. Znaczy, jeśli chodzi o ośrodek prezydencji, to znaczy, no nie przewidujemy podjęcia logiki inicjatywy prezydenckiej ustawodawczej. Pierwsza kwestia jest taka, że jednak zmiany w prawie podatkowym to jest jednak ten najbardziej wrażliwy element zarządzania, tak powiem, państwem i to jednak jest znacznie lepiej, jeśli inicjatywa jest inicjatywą rządową po prostu. Z akceptacją no, głównego elementu w tym systemie, który dotyczy zarządzania podatkami. Po drugie, no, musimy mieć też świadomość, że ilość zmian w prawie podatkowym w tej chwili to jest nieprawdopodobne, co się dzieje, jeśli chodzi o skalę tego i ta funkcja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako tej ostatniej instancji w procesie legislacyjnym, takiego nazwijmy to systemowego bezpiecznika, to ona jest na tyle, na ten moment po prostu musi być czynna, bo to, że po prostu tutaj no, nie ma za bardzo przestrzeni, żeby jednocześnie być w jakiejś jednej takiej sprawie szczegółowej, nagle być w innej roli. No, czy znaczy, no, to ta pierwsza jest naprawdę. W tym no, myśmy no, zrobili rzeczy no, bardzo daleko idące, jeśli chodzi o wywołane skutki
zmian, korekt zmian. No, to jest temat na oddzielne spotkanie, ale u nas no, tutaj mogę po prostu zadeklarować, że no, nie ma w planach takiej inicjatywy ustawodawczej, chociaż temat jest nam ze strony Instytutu INSPRO no, znany z bezpośredniego, że tak powiem, przedstawienia. Dziękuję. Panie profesorze, Pani Mariu, Pan profesor wywołał w sumie temat samorządów i chciałam jeszcze Pani zadać pytanie z Pani perspektywy, jakie argumenty dla samorządowców mogą być tutaj kluczowe, które no, tak pozwoliłyby przychylnym okiem spojrzeć na ten pomysł? No to właściwie wydaje mi się, że jeden wystarczy. Prawidłowe ukierunkowanie środków. Właśnie działalność pożytku publicznego, już pomijając dyskusję prywatyzacja, sprywatyzowanie czy inne określenie, ale na rzecz dobra wspólnego. To wydaje mi się, że jest kluczowe, bo bezsporne jest, że wprowadzenie takiego mechanizmu zmniejszyłoby wpływy jednostek samorządu terytorialnego do wszystkich szczebli w ramach systemu udziału w podatkach dochodowych, ale też przypomnijmy, że przecież udział w podatku dochodowym od osób prawnych są znacząco niższe niż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc tak jak powiedziałam następnie, kluczowe wydaje mi się zapewnienie, żeby środki alokowane w ramach tak zwanego 1% były alokowane na działalność publiczną i na dobro wspólne, na rzecz dobra wspólnego, czyli realizowanie interesów ogólnych i tą społeczną użyteczność, która zresztą przecież przewija się w odpowiednich przepisach prawnych. Może nie jest to taka odpowiedź, która byłaby najbardziej pożądana, jakaś rekompensata finansowa na przykład, która by tutaj była zaproponowana, ale nie czuję się w tym zakresie kompetentna, żeby o takiej rekompensacie mówić i ją proponować. Tak jak powiedziałam, kluczowe wydaje mi się zapewnienie, żeby alokacja środków następowała na rzecz dobra wspólnego. Tego lokalnego dobra jednak chyba, biorąc pod uwagę, jak te procesy alokacyjne przebiegają. Natomiast no to znowuż stawia przed nami to fundamentalne pytanie, na ile jesteśmy w stanie uchronić, a może ten 1% odpis CIT, a może też uwolnić 1% odpis CIT z pewnych zagrożeń, problemów, które tutaj w przypadku PIT-u występują, a w przypadku CIT-u żywone nie wystąpiły właśnie. To jeszcze mam pytanie do Państwa. Przy założeniu, że ten mechanizm jakby zmierza do tego, żeby go wprowadzić, to biorąc pod uwagę już też to, co Państwo powiedzieliście i na które te bezpieczniki zwróciliście Państwo uwagę, to które z tych założeń jest dla Państwa kluczowe, bez którego jakby zupełnie nie widzicie tego mechanizmu? Pani Mario, może od Pani zacznę? Kluczowe. Wydaje mi się, że to jest w gruncie rzeczy powtórzenie tego, co powiedziałam. Zagwarantowanie, że środki w ramach alokacji publiczne trafią na działalność na rzecz dobra wspólnego, nie będą następowały zjawiska prywatyzacji czy sprywatyzowania. To wydaje mi się kluczowe. W tym celu, to jest druga kwestia, niezbędne wydaje mi się przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, ale o innym, to już o tym była mowa, o innym charakterze niż teraz, nie w zasadzie wspieramy konkretną organizację czy konkretną osobę, co jest oczywiście bardzo ważne, natomiast zwracamy uwagę na to, że środki publiczne, które w związku z mechanizmem alokacji zmniejszają możliwości budżetowego finansowania pewnych zadań publicznych, to właśnie, że to są środki publiczne, które powinny trafić na cele związane z dobrem wspólnym. To jest drugi mechanizm, który wydaje mi się bardzo ważny, aczkolwiek on też ma pełną świadomość, może być bardzo trudny do zapisania w przepisach prawa, to jak można powiedzieć, jest bardziej postulat i to też tak zostało ujęte w tych założeniach.
Trzeci akurat mechanizm, no to jednak mechanizm kontroli merytorycznej i pewnej transparentności i przejrzystości związanej z wykorzystywaniem alokowanych środków publicznych, bo tutaj musimy tego rozwijać, ale wydaje mi się, że tego mechanizmu mimo wszystko brakuje. No i do tego jeszcze pewne kwestie techniczne, no może nie tyle kluczowe, ale niezbędne, związane z samymi zagadnieniami, jak zgodnie na pewną specyfikę CIT, chociażby właśnie kwestii tego, że podatkowy niekoniecznie musi pokrywać z rokiem kalendarzowym, jak to prawidłowo ująć w odpowiednich przepisach. Wracam do tego, co powiedziałam, to nie jest takie proste przekopiowanie odpowiednich przepisów z ustawy, co chociażby to naprawdę roku podatkowego potencjalnie występujący obrazuje. No ale to są szczegóły techniczne, one są bardzo ważne dla zapewnienia praktycznego, sprawnego wdrożenia tego mechanizmu, też nadmiernego obciążenia administracji podatkowej w związku z wrażeniem właśnie na przykład propozycją podziału tego odpisu. Jest kwestia techniczna, ale też bardzo ważna. Natomiast na tym takim poziomie, chciałam aksjologicznym, no to przede wszystkim kwestia zapewnienia, że alokowane środki publiczne zadają na całej działalności pożytku publicznego i dobra wspólna. Panie profesorze? Znaczy, no, mi się wydaje jednak, że kluczowe to byłby kluczowy byłoby jednak wyjaśnienie kluczowej, wskazanie kluczowej racji oraz spodziewanego realnego efektu, jeśli chodzi o skutki działania tego mechanizmu. To znaczy zwracam na to uwagę, że ponieważ nie jest to no, filantropia, bo jest to dysponowanie środkami należnymi państwu, ale również nie jest to ten argument, którego używamy w przypadku, nie ma tej świadomości, ale de facto to jest ta racja, tak? Że to jest ten współudział obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych o alokacji wspólnych zasobów. No ale to jest funkcja obywatela, osoby fizycznej jako obywatela. My jesteśmy państwem. Rzeczpospolita to jest dobro wspólne wszystkich Polaków. To działa. No to tego argumentu nie można przenieść jeden do jeden na system CIT-owy, ponieważ firmy nie są. To nie jest takie proste, trzeba to troszkę inaczej ująć. I teraz to jest właśnie to, że w ten sposób wspiera się działalność pożytku publicznego. Znaczy, to jest ten kierunek, który nadaje sens. I teraz w moim przekonaniu kluczowe to było powiedzenie, no dobrze, a co się zmieni dzięki temu, że ten mechanizm zostanie wprowadzony? To nie jest to, że będzie więcej środków, no bo ten efekt oczywiście nastąpi. Ale to trzeba by popracować nad tym, też porozmawiać, tak powiem, z potencjalnymi uczestnikami tego systemu. Znaczy, to co w tej działalności pożytku publicznego zostałoby wsparte, co nie jest wspierane? Znaczy, dlaczego ta alokacja, oprócz jakby tylko do ilościowej, jakościowo by na tym zyskała? Znaczy, dlaczego warto dopuścić podmioty biznesowe, czyli osoby prawne, które wypracowują zysk, do tego, żeby miały udział w podejmowaniu tych decyzji alokacyjnych. Na czym trafność tych decyzji, rozkład tych decyzji zyska? I moim zdaniem to jest kierunek, w którym należałoby po prostu umieć to jakoś no, przewidzieć, oszacować na podstawie jakichś realnych parametrów. I ja bym proponował iść w tym kierunku i to by trzeba było rozmawiać również no, z tymi, którzy by byli realnymi uczestnikami tego mechanizmu. To czy zanim oddam głos panu dyrektorowi, pani doktor chciała się odnieść? Czy nie tyle odnieść, tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, która w tej dyskusji czasami umyka, bo ten mechanizm jest często przedstawiony, nawet tutaj w tytule projektu został przedstawiony jako 1% od firm, a my przecież poniekąd no, mamy już 1% od firm w sytuacjach takich, kiedy osoba fizyczna prowadząc działalność gospodarczą, oczywiście jako osoba fizyczna, ale ma możliwość alokacji, wspólnik spółki prawa handlowego, ale transparentnie podatkowo, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, też ma możliwość tej alokacji, więc na to chciałam zwrócić uwagę. No tutaj w kontekście tego społeczeństwa obywatelskiego, tych racji, o których mówił pan profesor Nasz, prosi się, żeby przypomnieć też koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, no ale wtedy jest pytanie, czy biznesu w ogóle
czy tylko biznesu w sytuacji, kiedy to jest ta osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą. No przecież nawet za podmiotami korporacyjnymi, czy podmiotami, których istotę określa substrat kapitałowy, zawsze jednak stoi na końcu, a właściwie na początku powinna powiedzieć, osoba fizyczna, czy w organach tego podmiotu też jest osoba fizyczna. To jest też problem, nad którym się zastanawialiśmy, tak? Czy my w ogóle możemy mówić o alokacji, czy redystrybucji obywatelskiej, no właśnie w momencie, kiedy dotykamy zagadnienia na gruncie opodatkowania osób prawnych, czy jednostek organizacyjnych, łącznych osób prawnych. Natomiast widzieliśmy, że mimo braku takiego bezpośredniego wskazania, że tutaj mamy obywatela, ten obywatel był organem zarządzającym, bądź jako właściciel, bądź pewne decyzyjne, jednak się pojawi i wtedy powinien też mieć tutaj możliwość decydowania o tej alokacji obywatelskiej, jeżeli chodzi o środki publiczne z CIP-y. Bo wyszliśmy z założenia, że to, czy to jest podatek dochodowy do fizycznych czy prawnych, to w gruncie rzeczy nie jest tak ważne. Ważne jest, że dopuszczamy w ogóle tą decyzję obywatelską, jeżeli chodzi o środki publiczne. A to, czy one są z jednego, czy z drugiego podatku dochodowego, to w gruncie rzeczy nie jest tak istotne. Jeszcze tak troszeczkę pozwoliłam sobie tytułem uzupełnienia dodać. Dziękuję. Ja pozwolę sobie troszkę zmienić to pytanie, ponieważ o tych najważniejszych założeniach to my już tutaj dużo powiedzieliśmy i właściwie ja bym powtórzył po poprzednikach o tym mechanizmie, o tym bezpieczniku, o kontroli i tak dalej. Więc ja sobie pozwolę powiedzieć jeszcze o takich drobnych sprawach, które być może warto dopracować w założeniach tego projektu. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest kwestia sprawozdawczości, właśnie tej kontroli, ale w takim kontekście, żeby tam za bardzo też tym organizacjom pozarządowym nie zaszkodzić, żeby to mieć na uwadze, zwłaszcza, że rząd pracuje nad ustawą o sprawozdawczości organizacji pozarządowych i też trzeba, to dość mocno zmienia zasady i prowadzenia rachunkowości i sprawozdawania się z finansów przez organizacje pozarządowe. Trzeba by zapewnić spójność. I druga rzecz, być może należałoby rzeczywiście mocniej się jeszcze zastanowić, jakie inne zmiany niż tylko zmiany stricte podatkowe należałoby wprowadzić wraz z tą propozycją. Myślę tutaj o zmianach w ustawie pożytkowej, być może w katalogu tych działalności pożytku publicznego, być może należałoby tam coś zmienić, ale myślę też o być może jakichś przepisach karnych, które by mogły w taki w lepszy sposób zagwarantować, że nie będzie nadużyć i być może to byłoby prostsze rozwiązanie niż jakieś mocne rozbudowywanie administracji, które będzie to kontrolować. I również pan profesor mówił o tym, że obecnie przy PIT-ie jeden z problemów jest taka niezdrowa konkurencja o to, do kogo wpłyną te środki z 1%, która prowadzi do tego, że ci, którzy są najbardziej sprawni marketingowo albo mają po prostu największe możliwości, by rozpromować tę możliwość oddawania 1%, zyskują najwięcej. No tu z kolei sobie pomyślałem, że być może należałoby jakoś też ograniczyć możliwość prowadzenia tego typu działań, tak? Czyli wydawania na przykład dużych środków na marketing i na promowanie się, że nam to jest 1%. Ale to są takie bardzo luźne pomysły do dyskusji. Znaczy, to tak dla uszczelnienia. Ja nie mówiłem o tym, że się organizacje o 1% to jest subkonta. O to chodziło, że to są osoby fizyczne, które jedne są, no każdy potrzebuje operacji i jeden ma sprawnego brata, który mu zorganizuje tą alokację, a drugi takiego brata nie ma. I fakt, że jest się chory, gdy jeszcze się nie ma brata, jest sytuacją gorszą niż sytuacją, gdy się jest chory, ma się brata, ale powiem to w tej kwestii. To, że organizacje jakby no, konkurują między sobą, no, takie są reguły tej gry i one no, takie zostały zaproponowane, to się dzieje, więc ja mówię to obywatela. Znaczy ja jeszcze raz powiem, że najważniejsze jest naprawdę mieć jasny, spójny przekaz, dlaczego warto. Taki, który po prostu się broni. Jest jasnym przekazem podstawowym. Moim zdaniem ten przekaz, że jak jest w PIT-ie, to powinno być CIT dla sobie troszeczkę, to nie jest taki przekaz. Znaczy to musi być korzyść społeczna, która jest po prostu warta tego, żeby to zrobić, tak? A potem wtedy te bezpieczniki są po to, żeby tą korzyść uchronić przed, zapewnić, że ona wystąpi, tak? No więc wtedy one są funkcjonalne, ale są wtórne.
wobec tego, że się ten ma jasną misję do wypełnienia. Moim zdaniem na ten moment tego państwu brakuje po prostu i na to trzeba absolutnie postawić, żeby to wytworzyć, tak? Znaczy i z tym wyjść. Ja jeszcze tylko tak powiem, że wyjaśnię, znaczy dla nas także społeczna była oczywista. Dlatego skoncentrowaliśmy się już na tym dalszym kroku, na założeniach, ale oczywiście, jeżeli jest założenie, to trzeba to będzie uzupełnić. Natomiast do tego pana przykładu to jeszcze dodam, przecież to nie chodzi tylko o to, że brat jest organizacyjnie bardziej sprawny, ale to jeszcze chodzi o to, że w otoczeniu znajdują się osoby, no bo to chyba jednak najczęstsza i najprostsza droga jest, które no, po pierwsze mają podatek, od którego 1% do zapłacenia, którego 1% odpis no, będzie miało jakieś znaczenie finansowe. To chyba nawet bardziej jest poważny problem, bo no właśnie okazuje się, że paradoksalnie osoba bardziej potrzebująca nie będzie miała przy pewnej sprawności wysokiej organizacyjnej, to musi się zwrócić o to, żeby ten 1% był przekazywane, no, ale oczywiście są sytuacje indywidualne, jak w konkretnych sprawach mogą możliwe wątpić. Dobrze, dziękuję Państwu za te wypowiedzi. Odnosząc też się do tego, co na czacie się nam pojawia, to tak tytułem uzupełnienia i też wyjaśnienia dla osób, które gdzieś tam nie miały okazji tym usłyszeć, to te nasze dyskusje z sektorem biznesu i samorządowcami jak najbardziej się toczą. Tutaj już ze strony Konfederacji Lewiatan jest takie stanowisko poparcia dla tej inicjatywy. Ze strony pracodawców RP też te rozmowy, mam nadzieję, że idą w dobrą stronę. Rozmawiamy również z Forum Darczyńców i nawet tak warsztatowo mieliśmy okazję się spotkać i popracować nad tym, żeby, tak jak pan profesor podkreślał, te standardy były zachowane i żeby po prostu to wydatkowanie 1% z CIT było etyczne. I drodzy Państwo, no myślę, że tutaj kluczowe jest to, o czym też Państwo powiedzieliście, że nam najmocniej zależy na tej sferze pożytku publicznego, na tym dobru wspólnym, na adresowaniu tych środków właśnie na wsparcie organizacji. Ja tutaj bardzo często przywołuję te metafory, które wspierają osoby w sytuacji Jasia i Małgosi, a nie dedykowanie tych środków stricte na Jasie i Małgosie, żeby właśnie nie było tego konkursu, kto wywoła większe emocje i kto będzie miał większy budżet na promocję. Drodzy Państwo, zmierzając powoli do końca, bardzo bym chciała serdecznie podziękować za te wypowiedzi, za te głosy. Tak jak już wspomniałyśmy z panią Marią, to jest trochę taki początek tego, by ten projekt ustawy powstał. Stąd też dzisiaj ten panel dyskusyjny i zaproszenie wszystkich Państwa do wyrażenia swojego stanowiska. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten projekt ustawy był efektem szerokich konsultacji. Konsultacji z każdym sektorem, po to, żeby, nie wiem, mi się w ogóle marzy, żeby trochę tak wzorem 1% z PIT, kiedy był wprowadzany, była zgodność co do tego, że ten mechanizm uznajemy za ważny i potrzebny. Tutaj było podobnie. Bardzo Państwa zapraszam na stronę Instytutu Spraw Obywatelskich po to, żeby zapoznać się z tym dokumentem, tak jak powiedziałam wcześniej, wyrazić swoje poparcie dla tego pomysłu. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie pani Mani za możliwość organizacji tego panelu i za te ważne i potrzebne 2 dni rozmów. I tak korzystając z okazji, kiedy mam też tutaj za świadków uczestników tej konferencji, to obiecuję, że będziemy z Państwem się kontaktować i prosić po prostu o rozmowę po to, żeby rzeczywiście ten projekt ustawy uwzględniał interesy różnych stron i tak jak powiedziałam wcześniej, został szeroko skonsultowany. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i myślę, że powoli możemy zbliżać się do przerwy kawowej. Dobrze, czyli rozumiem, że ja przejmuję. Tak. Teraz mikrofon i rolę
prowadzącego. Ja ze swojej strony też chciałam podziękować za Państwa zaangażowanie tutaj chęć udziału czy organizacji w ramach konferencji naukowej, tego panelu dyskusyjnego. I zaprosić właśnie na przerwę kawową, chyba już nie przedłużając. Proszę Państwa, spotykamy się z powrotem o godzinie 12. Ostatni panel, panel piąty, kreowanie przez Państwo jednostki samorządu terytorialnego warunków do rozwoju działalności NGO, czy zarządzanie sektorem? To jest takie pytanie końcowe, bo to jest pytanie w tytule tego panelu, które sobie będziemy zadawać. Więc zapraszam Państwa na przerwę kawową i spotykamy się ponownie o godzinie 12. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.